Witajcie, cześć, czy dzień dobry, stali czy nowi, którzy aktualnie oglądają ten film. Słuchajcie, rzecz jest taka. Dzisiejszy filmik będzie dotyczył problemu z przycinającą się kierownicą podczas jazdy. Objaw, który się objawia w sposób taki. Oczywiście ten problem może się zdarzyć w każdej marce pojazdu, natomiast na teście skupimy się akurat w pojeździe Kia, w którym siedzimy. Równoznacznym to może być z pojazdem Hyundai. Natomiast problem może się pojawić dosłownie tego typu ten sam, z takim samym objawem. Ale dobra, o co, do czego zmierzam? Może się zdarzyć sytuacja, że jedziecie pojazdem i nagle przy prędkości 100 czy 120 na przykład na godzinę zdarza się Wam efekt taki, że jedziecie prosto i nagle w pewnym momencie odczuwacie, jakby Wasza kierownica w pozycji środkowej nagle się zacierała, klinowała i odczuwacie taki moment, jedziecie łagodnie, jedziecie, próbujecie sfolgować pojazd, czy może nie sfolgować, jak po prostu wyprowadzić go na tor jazdy, jeżeli gdzieś tam zboczył, i nagle natrafiacie na taki moment, w którym ta kierownica się przyklinowuje. Jest to bardzo niebezpieczna rzecz i nagle wy przeciągacie i oczywiście ta kierownica wam przechodzi. Nie robicie gładkiego ruchu, takiego gładkiego, oczywiście w momencie, gdy ten problem występuje, tylko zdarza się sytuacja taka, że jedziecie sobie i nagle zdarza się momencik taki, że tą kierownicę musicie tak nagle mocniej przecisnąć w jedną czy w drugą stronę i to zdarza się tylko w jednej pozycji. Ale nim do tego filmu dojdę, mam do Was bardzo wielką prośbę, ponieważ bardzo dużo ludzi do mnie pisze z problemami różnymi. Staram się pomagać komu mogę, natomiast słuchajcie, rzecz jest jaka. Zrobił się pewien mały taki bałagan i dlatego jest bardzo często, gęsto mi problem odpowiadać wszystkim na pytania dlaczego. Otóż dlatego, że zdarza się na przykład sytuacja, że poruszamy dzisiaj problem wspomagania kierownicy, układu wspomagania, a ktoś pisze mi nagle, dlaczego samochód mu szarpie, i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy nie jestem w stanie zapamiętać każdego filmu, pod jakim filmem ktoś napisał. Jeśli mamy szarpanie, starajcie się pisać pod szarpanie. Jeżeli macie problem z kierownicą, piszcie pod kierownicą, bo wtedy ja wiem, na jaki temat odpowiadałem, a tak komuś odpowiadam, dziesiątki ludzi pisze i tak dalej, i tak dalej. Nie? Dobra, słuchajcie, co będziemy dzisiaj robili? Zrobimy malutki teścik, ja sobie odpalę pojazd. I w tym momencie mamy wspomaganie elektryczne, bo te pojazdy mają elektryczne wspomaganie. I kierownica pracuje mi bardzo ładnie, pięknie. I teraz powiem, w czym jest myk i w jaki sposób możemy to sprawdzić. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób. My na postoju, jeżeli próbujemy kręcić kierownicą w pojeździe, który stawia problemy takie, jakie powiedziałem o tym momencie takim, nie odczuwamy tego na postoju. Dlaczego? Dlatego, że na postoju wspomaganie działa w 100%, czyli 100% mocy silnika, jaka jest tylko możliwa, jest przekładana na wspomaganie, czyli ten silnik pomaga pełną parą, żebyśmy to tak mogli zrozumieć. Natomiast problem zaczyna się bardzo często, gęsto w układzie dopiero podczas jazdy, czy tylko podczas jazdy. Dlaczego? Dlatego, że wspomaganie, jeżeli byśmy tak chcieli zrozumieć tak przysłowiowo, wygasza się, czyli nie daje nam możliwości takiej, że my jedziemy 100, czy jedziemy sobie, słuchajcie, 120, czy 130 na godzinę i nagle nasz mały ruch spowodował, że nasza kierownica poleciała bardzo dużo, tak jak w tym momencie mi się to stało, dlatego, że byłoby to bardzo niebezpieczne i samochód wyprowadzilibyśmy z drogi najnormalniej w życiu. Więc żeby do tego nie doszło, wspomaganie nasze na postoju działa pełną parą, a podczas jazdy im szybciej jedziemy, tym wspomaganie działa słabiej. I dlaczego problem później odczuwany jest? Więc sytuacja wygląda w ten sposób. Jeżeli problem jest po stronie wspomagania samochodu, czyli po stronie elektrycznego wspomagania kierownicy, to w ten czas my
my nie odczuwamy problemu mechanicznego, jeżeli występuje z maglownicy czy gdzieś z czegoś innego, o czym dalej dojdziemy, a na końcu Wam filmu, dla tych, którzy wytrwają, zdradzę i pokażę, co naprawdę robi problem, bo skupiłem się na tym, że ten problem u mnie się akurat wydarzył aktualnie na trasie kilkukrotnie, co prawda w kilku paru dniach, i dlatego postanowiłem ten film nakręcić. Generalnie rzecz jest jaka. Wiecie już, że to wspomaganie na postoju działa bardzo dobrze, a podczas jazdy, jak jedziecie z prędkością już tam około 100, czy powiedzmy w górę, to zaczyna się moment klinowania. Coś tam się dzieje niepokojącego. Dobra, pojazd mamy odpalony. Wiecie, że moja kierownica się kręci bardzo leciutko. Mogę sobie ją kręcić w każdą stronę, w którą sobie chcę, oprócz góra-dół. No i kurczę, pechowa, nieszczęsna kamerka się wyłączyła, ale myślę, że końcówka filmu się nagrała. Jeżeli widzicie początek, to znaczy, że było wszystko ok. Słuchajcie, do testu wykorzystam urządzenie typu PDL 5600. Jest aktualnie wpięta wtyka. Co musimy zrobić, abyśmy się mogli przekonać, czy nie mamy problemu z układem na przykład samego wspomagania, bo może się równie dobrze zdarzyć sytuacja, że wspomaganie jest wadliwe bądź robi jakiś nam problem. Więc tak, od początku co robimy? Jeżeli siedzimy w takim pojeździe jak ten, na przykład Kia Ceed 2008 rok, ja sobie wybieram oczywiście z rubryki Hyundai'a, bo o dziwo Hyundai jest bardziej obsługiwany jak Kia przez urządzenia, większość urządzeń diagnostycznych. Aktualnie wybieram model i30, więc jeżeli macie jakiś tamkolwiek tester, to wierzcie mi, że przez Hyundai'a zrobicie więcej rzeczy, jak zrobicie przez samego Kia. No, jak to Kia? Kia to można wystrugać, nie? Więc tak, mamy model i30, ja przechodzę akurat do hatchbacka, czyli Hyundai i30 jest połączony, 2008 rok oczywiście, bo to jest 2008, więc rocznikowo mniej więcej to samo. No i oczywiście tutaj siedzimy w pojeździe, który ma dwulitrowy silnik CRDI. Łączymy się, przechodzimy sobie dalej. Nie skanuję kodów, bo nas to bardzo nie interesuje. Natomiast przechodzimy do rubryki takiej, gdzie jest... Gdzie to mamy? Wspomaganie, elektryczne wspomaganie układu kierowniczego. Przechodzimy do tego układu. No i tak, w pierwszej kolejności, co ktoś będzie robił, to będzie sobie robił odczyt błędów. Może są jakieś błędy. Oczywiście wierzcie mi, że jeżeli nawet błędy nie wystąpią, bo to nie jest akurat w tym przypadku problem ze wspomagania elektrycznego, choć w Waszym przypadku może się tak zdarzyć. Ale dobra, błędów nie mamy. I co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebne coś takiego jak test systemu. I teraz od razu, jak jesteśmy tutaj, powiem Wam o pewnej rzeczy. Żeby test systemu wykonać, należy spełnić oczywiście określone warunki. Wiadomo, że pojazd musi stać zahamowany, pojazd musi być unieruchomiony, może być tylko i wyłącznie kierowca w pojeździe, bo tu chodzi o obciążenia. No i oczywiście pojazdem się nie poruszamy, tylko silnik sobie chodzi na biegu jałowym i wtedy dopiero mamy możliwość zrobienia testu. Więc przechodzimy sobie dalej. No i w tym momencie oczywiście system nam narzuca warunki, jakie, żeby, co należy, jak przygotować pojazd, czyli stan pracy silnika na biegu jałowym i tak dalej, dźwignia zmiany biegu w pozycji neutralnej bądź P, bo możecie się napotkać na pojazd z automatem, więc przechodzimy sobie dalej. A, tylko słuchajcie, bardzo ważna jest rzecz taka. Jeżeli robimy sobie test samego wspomagania, to nie róbmy testu, czy Wy nie róbcie sobie testu na nawierzchni zmiennej. Co znaczy nawierzchnia zmienna? Nawierzchnia zmienna to znaczą na przykład wysypana aszka, wysypane kamienie, dlatego że kamienie różnie się układając powodują, że ta opona bieżnikiem różnie zahacza, różnie podrzuca pod siebie kamyki i wtedy będą błędne jakiekolwiek odczyty. Więc tak, wszystko mamy tutaj. A, na jakiej nawierzchni to robimy? Nawierzchnia oczywiście najlepsza, jaka się sprawdza, to jest najnormalniej w życiu asfaltowa bądź epoksydowa, czyli taka w miarę, na której się możemy poruszać, gdzie jest po prostu w miarę równa. To jeśli chodzi o kwestię nawierzchni.
Następną kwestią do sprawdzenia to są opony. Opony są bardzo ważne, dlatego że ciśnienie za niskie w oponie powoduje zbyt duże opory podczas skrętu. To od razu mówię, więc przechodzimy sobie dalej. No i oczywiście test, nim rozpoczniemy, to tutaj nam narzuca komputer, że ma być uruchomiony silnik na biegu jałowym, prędkość pojazdu zatrzymana, dźwignia zmiany biegu w pozycji P i tak dalej, czyli to co jest. I co sobie następnie robimy? Przechodząc dalej, system nam mówi, że nie znaleziono kodu usterki. Czyli nawet jeżeli my nie odczytamy sobie kodu, to on zrobi to za nas i nam w tym momencie pokazał, że kodu usterki nie ma, czyli teoretycznie wspomaganie jest dobre. I przechodzimy sobie dalej. I co teraz robię? Według systemu przekręcam sobie kierownicę powoli w prawo przez 3 sekundy o 360 stopni, czyli kręcę kierownicą dookoła, ale w ciągu 3 sekund, czyli to kręcenie robimy bardzo powoli. I teraz mam kierownicę po przekręceniu 360 ustawić kierownicę ponownie na środku, tak jak była. Czyli wracam na środek, zostawiam kierownicę, po czym muszę zatwierdzić ją jako OK. I system zrobi, znaczy my zrobimy za system, on nam narzuca teraz zrobić skręt tak samo w lewo. Starajcie się, jeżeli robicie test, wykonać mniej więcej takim samym obrotem, żeby to nie było tak, że wy sobie robicie obrót inną siłą, prawda? I tak jak ja w tym momencie na przykład, dla przykładu, zrobiłem dwa różne momenty kręcenia, czyli jeden wolny, drugi duży, tak jak zobaczymy sobie tutaj, wynik momentu obrotowego prawej kolumny, czyli do skrętu w prawo, jest dobry i ma oczywiście 3,4 Nm, czyli wychodzi bardzo dobrze. Natomiast w przypadku skrętu w lewo również wyszedł wynik dobry, oczywiście z ujemnym wynikiem, ponieważ wiadomo, że silnik działa w drugą stronę, 2,8 Nm, jeśli chodzi o kwestię siły. To jest dobry odczyt, czyli już w tym momencie wiemy, że to wspomaganie jest dobre. Więc tutaj nie mamy się co zamartwiać, że jest coś tam nie tak. Oczywiście są również stopnie podane, ile na sekundę, 12 stopni zostało przekręcone na sekundę. Kurczę, ja Wam zasłaniam ręką, Wy tego nie widzicie, ale generalnie wyniki jako maglewnicy wyszły dobre. Więc tutaj, co byśmy nie przechodzili dalej, to żadna kontrola testu już nam w tym momencie nie wykaże nic więcej. Oprócz tego wiemy, że nasz silnik w jedną i w drugą stronę działa prawidłowo. Ale gdyby się zdarzyła Wam sytuacja tego typu, że moment obrotowy będzie bardzo różniący się, odbiegający jeden od drugiego, bez względu na to, czy on jest na plusie, na minusie, bo to są dwa różne kierunki obrotu silnika, to w ten czas wiadomo, że możecie mieć problem z samym silnikiem, który no, zdarza się, że w układzie bezszczotkowym rozsypie sobie na przykład magnesy bądź łożyska i ten problem może się powtarzać i zdarzać. Natomiast za chwilkę wyjdę z pojazdu i powiem Wam, co problem robiło w tym pojeździe. Akurat w tym, ale wiem, że ten problem się powtarza, ponieważ ja w kilku pojazdach miałem to samo. Także rozpinam się, wychodzę z pojazdu i dla tych, co wytrwali, pokażę, co zrobiło problem. Także do zobaczenia za chwilkę. I oczywiście, tak jak obiecałem, dla tych, którzy wytrwali do końca filmu, pokażę Wam, co problem zrobiło mi w kilku pojazdach i myślę, że w Waszym przypadku również to samo. Słuchajcie, jak mnie słychać, co widzimy? Krzyżaczek. I wierzcie mi, że problem powstał nie na maglownicy, nie na wspomaganiu, tylko i wyłącznie na samym krzyżaku, który wyciera sobie łożyska w pozycji jadąc na środku. Czyli w tej pozycji, w której widzicie, kierownica jest u mnie na środku. I tutaj trzeba po prostu bardzo dobrze to przesmarować czymś, jakimś sprayem, olejem. Pojeździć sobie i po tym czasie problem zanika.
Oczywiście w tym pojeździe problemu już nie ma, bo tak jak widzicie, ja sobie tam smaru troszeczkę napryskałem, to przeszło, ale wy, jeżeli tego smaru nie macie, jest to suchy układ, no to musicie wiedzieć, że ten krzyżak się będzie zacierał. Jeżeli ten krzyżak wam nie pomoże po spryskaniu, to macie drugiego na górze zamontowanego, który również może się okazać, że jest w pozycji przycierającej się, ale niemniej jednak u mnie w trzech pojazdach wyszedł dolny krzyżak, raz wyszedł górny. Także póki co już będziecie wiedzieli, co z tym zrobić. Także dziękuję za oglądnięcie, dziękuję za wytrwanie. Jeżeli macie problemy, opisujcie. Trzymajcie się ciepło, szerokości i oczywiście do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.